Infinity potrzebowało czegoś, co poprawi sprzedaż na starym kontynencie. A co lubią Europejczycy? Na przykład auta kompaktowe. A co lubią jeszcze bardziej? Oczywiście crossovery. Stąd taki właśnie wynalazek. Infiniti QX30, czyli innymi słowy Mercedes GLA w przebraniu. Sprawdźmy go. Jak ściągać, to od prymusów, ale zawsze warto dodać coś od siebie, by kopia nie wyszła od razu na jaw. I trzeba przyznać, że z zewnątrz sztuka maskowania Japończykom wyszła znakomicie. Okej, okay, taka interpretacja na pewno nie każdemu się spodoba, ale te zdecydowane i odważne linie mocno przyciągają wzrok i wyróżniają auto z tłumu. Nie ma opcji, by pomylić go z niemieckim produktem, co daje nadzieję, że tutaj mamy coś więcej niż tylko tak zwany badge engineering. Podobne wrażenia mamy, gdy zajrzymy już do środka. Ale o ile na zewnątrz Infiniti poszalało, to w środku projekt jest dość zachowawczy. Wciąż jest dość ciekawy, schludny, a materiały są odpowiednio dobrej jakości. Ale to na pewno nie to samo, co na zewnątrz. Udało się też generalnie pozbyć atmosfery Mercedesa, choć jeśli bliżej się przyjrzymy, nie do końca. Cała kolumna kierownicza, regulacja lusterek i foteli, obsługa klimatyzacji, panel przyrządów przed oczami kierowcy i jeszcze kilka przełączników. To dokładnie te same części, co w klasie A. Mi osobiście to akurat nie przeszkadza, bo nie są to takie elementy, które definiowałyby charakter auta. Z Mercedesa nie przejęto tych najbardziej charakterystycznych części. Boli jednak pewna niekonsekwencja. Weźmy na przykład skrzynię biegów. Mamy tutaj bardziej klasyczne rozwiązanie z przekładnią na tunelu środkowym zamiast mercedesowskiego patentu z wajchą wystającą z kolumny kierowniczej. W porządku, ale pozostawiono drugą dźwigienkę, na której upchnięto zarówno obsługę wycieraczek, jak i kierunkowskazów. Totalnie bez sensu. Ale jest kilka dobrych zmian. Wyświetlacz systemu inforozrywki ładnie wkomponowano w deskę, działa też wreszcie obsługa dotykowa i mimo, że oprogramowanie jest powolne, to zdaje mi się, że sterowanie i tak przebiega sprawniej. No dobrze, ale czy klienta serio będzie obchodzić, że takie same przyciski znalazłby na przykład w konkurencyjnym Mercedesie GLA? Jeśli wszystko będzie działać dobrze, to szczerze wątpię. Poza tym powiązania z autem z gwiazdą na masce wcale nie powinny przynosić wstydu. Bo cechy wspólne nie kończą się na wnętrzu. Do tego worka dorzucamy też niemal wszystkie podzespoły, na czele z płytą podłogową, silnikiem i skrzynią biegów. Tu pod maską turbo diesel, znany nam chociażby już z testowanego modelu Q50. 2,2 litra pojemności, 170 koni mechanicznych i ten niezbyt przyjemny dźwięk. Na szczęście wyciszenie jest dobre, a do tego mamy całkiem fajne spalanie. Około 8 litrów w mieście, 7 w cyklu mieszanym, a w trasie zejdziecie poniżej 6 litrów. I to bez większego wysiłku. Tu warto uwzględnić kontekst dość wysokiej mocy. Oczywiście nie bierzcie QX30 ze ściganta, bo pary nie brakuje, ale raczej to auto nie lubi się śpieszyć. Świadczy także o tym układ jezdny zestrojony dość kompromisowo, żeby nie powiedzieć komfortowo. W zakrętach jest co prawda nadal bardzo pewnie, nikt na szczęście nie zepsuł dobrego prowadzenia znanego z Mercedesa. Taki charakter jest też na rękę dwusprzęgowej przekładni, którą nieco krytykowałem w teście Mercedesa A220. Tutaj ani razu nie zdarzył mi się żaden przykry moment w postaci dłuższego zawahania czy też szarpnięcia, co tak bolało w sportowo nastawionym kompakcie. Zanim przejdziemy do cen, jeszcze kilka mniej istotnych faktów. QX30 to crossover, ale chyba nikt nie łudzi się, że poradzi sobie gdzieś poza utwardzoną drogą. Do tego się nie nadaje, nawet pomimo napędu na 4 koła. Sforsuje za to z łatwością krawężnik, a do tego łatwo się do niego wsiada. W miejskiej dżungli pomoże też kapitalny system kamer, gdzie poza widokiem 360 stopni mamy też podgląd na prawe przednie koło. Idealny, by dopasować się do krawężnika. Nie jest to też auto rodzinne. Z tyłu jest wygodnie, choć nieco klaustrofobicznie.
Bagażnik też raczej na wakacyjny wypad dla pary niż wielopokoleniowej familii. 421 litrów. Pora wreszcie zajrzeć do cennika. QX30 to nie jest tanie auto. Do wyboru mamy tylko dwa silniki. Oprócz diesla od niedawna jest jeszcze dwulitrowa benzyna o mocy 211 koni mechanicznych. W Q30 gama jest szersza, więc może w przyszłości pojawi się jeszcze kilka opcji. Za nasz wariant, wersję Premium Tech, trzeba zapłacić już 180 tysięcy złotych, a z kilkoma opcjami przekroczymy nieznacznie nawet 200 tysięcy. Od razu wędrujemy do Mercedesa. GLA 220D 4MATIC to także koszt co najmniej 180 tysięcy, ale tu w standardzie dostaniemy dużo mniej gadżetów, a po ich dodaniu cena szybuje naprawdę wysoko w górę. Zawsze podczas testu staram się wyobrazić sobie potencjalnego klienta na dane auto. Wiem po prostu, że to, co niekoniecznie spodoba się mi, może sobie znaleźć nabywcę z bardziej konkretnymi wymaganiami. W przypadku Infiniti QX30 mam jednak pewien kłopot, bo po prostu nikt nie przychodzi mi do głowy. Ale w tym przypadku to chyba nawet dobrze, bo w tej klasie liczy się oryginalność. To są auta dla indywidualistów, których nie da się zaszufladkować. QX30 takie właśnie jest. Problem w tym, że nadal nie wiem, dlaczego mielibyście je wybrać zamiast Mercedesa. A czy Wy wolelibyście Infiniti od Mercedesa? Dajcie nam znać w komentarzu. Zostawcie nam też łapkę w górę, subskrypcję i obejrzyjcie inne nasze testy. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia.